Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Minęła godzina 21.00. Sekielski Brothers Studio nadaje. Zaczynamy wasze ulubione show internetowe. Dobry wieczór, nazywam się Tomasz Sekielski i jak pewnie wiecie, albo się domyślacie, poprowadzę Sekielski Sunday Night Live. Dziś liczba tygodnia to 76999. 76999 osób zmarło w Polsce na COVID. To przerażająca liczba. Pamiętajmy o niej, jadąc na groby naszych bliskich, spotykając się z rodziną i ze znajomymi. Zachowajmy ostrożność, aby nikt niepotrzebnie nie trafił na cmentarz. Specjalnie na waszą prośbę w Sekielski Sunday Night Live dziś ponownie anielski chór komentatorów, czyli Tomasz Piątek i Artur Nowak. Jakoś jest tak dziwnie, że gdy ich zapraszam, to wpada temat kościelny do omówienia. Tak też jest i w tym tygodniu. Pedofil w sutannie pozostaje bezkarny, bo jak orzekł sąd, sprawa duchownego, którą ujawniliśmy w filmie Zabawa w chowanego, przedawniła się. Ta sprawa to porażka całego społeczeństwa. Sprawca odrażającego czynu nie poniesie odpowiedzialności karnej, powiedział sędzia, ogłaszając swoją decyzję. Czy nad przestępcami w sutannach rozpostarty jest parasol ochronny? Czy państwo rzeczywiście robi wszystko, co może, aby ich ścigać? Zastanowimy się też nad fenomenem dwojga prawicowych ultrasów, Kai Godek i Roberta Bąkiewicza. Kto stoi za ludźmi od czarnej, ideologiczno-propagandowej roboty? Będzie też o sytuacji ekonomiczno-gospodarczej w kraju. Inflacja, bijąc kolejne rekordy, uderza nas po kieszeni. Co na to rząd? Na razie premier i jego ekipa robią dobrą minę do złej gry. Jak mawiał klasyk, sytuacja jest dobra, choć beznadziejna. Może i jest drożyzna w sklepach, ale za to będziemy potęgą militarną. Na razie wprawdzie są to jedynie sny o potędze prezesa naczelnika, ale przelane na papier już wkrótce mają się zmaterializować w postaci trzykrotnie liczebniejszej armii. Słowo się rzekło. Kobyłka. Słychać dźwięk, który wraca. Dziękuję bardzo. Głośniki nie zostały skręcone. Zdarza się najlepszym. Słowo się rzekło. Tomek Piątek, Artur Nowak. Komentatorzy, których bardzo lubicie i o których prosiliście, aby się znowu pojawili. Będą się pojawiać. Nie jest to ich ostatni raz w tym studiu. Bardzo was serdecznie witam. Dzień dobry. Dobry wieczór. Nawet. Witaj, ojcze dyrektorze. Witajcie, bracia współprowadzący. No tak, tutaj śmiejemy się, śmiejemy, ale ten tydzień obfitował w smutne wydarzenia. I aby nie tracić czasu, chciałbym zacząć od wydarzenia, które nie odbiło się aż tak szerokim echem. Gdzieś marginalnie pojawiła się ta informacja w mediach, czyli decyzja sądu apelacyjnego, który postanowił umorzyć sprawę przeciwko księdzu, którego historię pokazałem w filmie Zabawa w chowanego, księdza Arkadiusza, sprawa. W pierwszej instancji został uznany za winnego, 3 lata wyrok brzmiał. W drugiej instancji sąd uznał jednak, że sprawa się przedawniła. W 2015 roku, według sądu. Mocne słowa sędzia prowadzący to postępowanie użył. Aha, jeszcze małe wyjaśnienie, bo Artur był pełnomocnikiem, jest pełnomocnikiem Bartka Pankowiaka, bo to Bartek, sprawa Bartka trafiła do sądu, ponieważ z tych wszystkich poszkodowanych, przypomnijmy to, przepraszam, to chwila wstępu, bo tam był nie jeden poszkodowany, tylko kilkoro. Prokuratura przesłuchała... Kilkunastu, myślę nawet. No ale przesłuchała kilkanaście osób, tak? Tak, tak. Potwierdziły te wszystkie fakty. Zresztą sam ksiądz przyznał się do wykorzystywania seksualnego nieletnich przed sądem. No ale
przepisy zaniedbania, bo jak rozumiem, sąd wskazał, że gdyby prokuratura przyjęła jakieś inne tam prawne rozwiązanie, to by się wcale nie zakończyło przedawnienie. Tak nie jest. Rzeczywiście problem polega na tym, czekamy jeszcze na uzasadnienie, bo nie wykluczam, że wyjdziemy od tego orzeczenia kasacji, mamy do tego prawo. Natomiast wygląda na to, prima facie oczywiście, rzeczywiście ten czyn uległ przedawnieniu. Problem polega na tym, że ta nowelizacja, kolejne nowelizacje tych przepisów dotyczących przedawnień nie zawierały wystarczającej regulacji przejściowej. Krótko mówiąc, o co chodzi? Spieprzyli politycy, uchwalając prawo. Nie, to, i to sąd o tym powiedział. I tutaj pozdrawiamy partię umiłowaną, której mamy niby nie krytykować. Ale rzeczywiście chodzi o 2015 rok i Platformę. Tak, i sąd to wyraźnie podkreślił. Dzięki panowie. Natomiast i panie. To, co mówisz, jest właśnie bardzo charakterystyczne, dlatego że kiedy pojawia się film, kiedy jest jakaś debata, wszyscy się tym zajmują, to wchodzi na jedynkę. Natomiast jedynką dla mnie jest temat przedawnień, dlatego że czym się teraz zajmujemy? Zajmujemy się nadużyciami z lat 80., 90. przełomem lat 90. I roku 2000. I rzeczywiście, jeżeli ustawodawca chciałby coś w tej sprawie zrobić, to właśnie to jest kwestia uregulowania przedawnienia. Tak? Ja przypomnę, że są kraje, w których nie ma przedawnienia. No to jest Wielka Brytania, to jest Kanada. Przypomnę, że Kościół wydał miliony dolarów w USA, żeby również nie doszło do zmian w tym prawie, natomiast na nic to się nie zdało. Tam doszło do takiej sytuacji, mówię teraz o odpowiedzialności cywilnej, że tam osoba, która uświadomi sobie tą krzywdę, jest gotowa o tym mówić. Badania amerykańskie pokazują, że to jest 40-50 lat. U nas te zasoby obywatelskie są o wiele mniejsze niż u Amerykanów, więc myślę, że trzeba by do tego podejść inaczej, trzeba by zrobić swoje badania. Maroko od uświadomienia tej swojej krzywdy, to jest prawo okna tak zwane w niektórych stanach obowiązujące, kiedy może wystąpić z takim roszczeniem. W Polsce o pokrzywdzonych dużo się mówi, nas to bulwersuje, mamy wielu papierowych tygrysów, publicystów, polityków, którzy buciki kładą na mównicach. Na ale tym... buciki bucikami, ale czy, bo mi umknęła konferencja Zbigniewa Ziobry na temat tego, że to skandal i że trzeba coś zrobić z prawem, aby takie sprawy nie ulegały przedawnieniu. Bo na pewno zwołał konferencję prasową minister sprawiedliwości. No, miał świetną okazję, mógłby potępić Platformę, prawda, że źle skonstruowała prawo, a on tu Ziobro tak pokaże tym pedofilom po prostu, że drzazgi z nich poleci. Znaczy, sprawa jest prosta, klucz do rozwiązania... Nie, a co powiedział minister sprawiedliwości? A ja nie wiem, co powiedział, bo wiesz, to nie jest tak, że ja czekam, aż minister coś powie, Tomek. Ale problem jest taki, że minister sprawiedliwości raczej nic nie powiedział. A chyba nic nie powiedział. Aha, no rozumiem, już ten sam. Już rozumiem, dlaczego ale patrzysz na mnie jak na idiotę. Jesteś jakiś osłabiony. Nie, po prostu to on wierzy w ludzi ciągle. Wierzy w to, że minister Ziobro mógłby jednak tych pedofili troszeczkę chcieć. Nie. To znaczy, sprawa jest prosta, bo chcę powiedzieć o kulisach tej sprawy. Jesteśmy w sądzie cywilnym z roszczeniem, które się nie przedawniło. Wobec kurii. Wobec diecezji kaliskiej. I tam jest taka sytuacja, że sąd zażądał akt dotyczących postępowania księdza Hajdasza, druga strona tego nie udostępnia. Taką samą mam sprawę w Gdańsku, ohydną sprawę. Ale poczekaj, skończę. Tylko. Nie udostępnia tych akt, odesłał sąd do nuncjatury. Nuncjatura mówi, że to trzeba w obiegu międzynarodowym zrobić. No panowie się bawią, zabawa chowanego trwa nadal. Kluczem do rozwiązania pedofilii klerykalnej jest działanie państwa. Trzeba z buta wejść do kurii, zabrać te wszystkie archiwa i się z tym nie patyczkować po prostu. Dość już gadania, mówienia, gadających głów. Ja naprawdę mam tego dość po prostu. To jest proste rozwiązanie. Ale okej, okay, no ale mówisz interwencja państwa. Dlatego oczekiwałbym, ja tutaj oczywiście sarkastycznie wspominałem o tej konferencji Zbigniewa Ziobry, ale Zbigniew Ziobro, który zwołuje konferencję prasową, bo doszło do jakiejś tam zbrodni, zginęło dziecko i żywi się tym i opowiada, jaki to będzie twardy, jak będzie zaostrzał kary. Nie wiem, nie widziałem żadnej konferencji, żadnej, być może taka była, Zbigniewa Ziobry, w której zapowiedziałby zdecydowaną walkę z pedofilami w sutannach, walkę nie tylko dotyczącą samych przestępców, tych, którzy popełnili czyn, ale także tych, którzy ich kryli przez lata, przenosili z parafii na parafię i reakcji państwa, także prokuratury, aby zabierać te dokumenty, aby żądać tych dokumentów z kurii, bo kuria
to nie jest nic eksterytorialnego w Polsce. Znaczy oczywiście, że tak, generalnie to jest w ogóle tak naprawdę, no, ale to nie jest adresatem tego postulatu, nie jest tylko Zbigniew Ziobro, no, no, ale wszystkie on, kolejne ja wiem, partie... Ja on robi z siebie pierwszego szeryfa RP. Znaczy wiesz co, powiem ci, ja mam taki obrazek sprzed kilku miesięcy chyba, kiedy Rydzyk mówił, że Janiak to jest męczennik, był Ziobro tam klaskał. Obecny minister no, to sprawiedliwości. Właśnie, też o tym pomyślałem, gdyby Ziobro wiesz, coś pisnął tutaj, że on... coś zrobi pedofilom w sutannach, to przestałby być pupilem Rydzyka, który jest jednym z głównych protektorów pedofilów w sutannach. Znaczy tak, Rydzyk to jest z całą pewnością, to myślę, że to nie jest żadne nadużycie, to jest protektor, wręcz afirmator tych wszystkich zwyrodnialców i zboczeńców. Natomiast dopóki państwo tego nie załatwi, w ogóle to jest jakaś śmieszna sytuacja, że szef Państwowej Komisji prosi o te akta, no, odbija komisji się... Komisji do spraw pedofilii. Komisji do spraw pedofilii, o której bardzo wiele gorzkich słów napisałem, zanim zaczęła ona działać, ale jeśli chodzi o pana Boże Jakmiciaka, mam jak najlepsze zdanie. Robi swoje. Robi swoje, widać, że robi to z przekonaniem. I po prostu siedzi na jakiejś łasce prymasa, organ państwowy, czy mu coś tam da, po prostu, czy nie da. To jest po prostu kuriozalne. Żyjemy w kraju, w którym niestety wszyscy rozmawiają z biskupami i z księżmi na kolanach. No tak, ale szef tej komisji do spraw pedofilii nie ma narzędzia, aby wejść do kurii i zabrać te dokumenty. Natomiast prokuratura... A to nie jest przypadek, no ja tak, wiem, tak to ustawę zrobiono. Okej, okay, ale jest prokuratura, tak? Jest policja. Jeśli prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie przestępcy, gwałciciela dzieci, który był przenoszony z miejsca na miejsce, gdzie są informacje o tym, że od kilkunastu, od kilkudziesięciu lat było wiadomo o tym księdzu, co robi, tak? Że były sygnały. Biskupi nie zgłaszają, nic z tym nie robią. No było odważne... Państwo powinno wchodzić w to, bo... Ale Arturo... Był odważny prokurator w Chodzieży w sprawie dotyczącej Szymona, głośna sprawa, sprawa jest w sądzie, kilkaset gwałtów, tak, który zażądał akt od archidiecezji poznańskiej, no i po prostu nie wiem, jak to się stało, ale jego przełożeni uchylili tą decyzję. No bo nie wolno. No bo nie wolno, to znaczy, no, ja myślę, że trzeba sobie w końcu powiedzieć... A na jakiej podstawie prawnej uchylili? Znaczy nie, no wiesz, prokurator nie może, nadrzędny nie zawsze może uchylić nie musi się tłumaczyć. Nie, no, to... Sam Ziobro wiesz, że... W prokuraturze jest jak w wojsku, wiesz. Znaczy, jeszcze po tych zmianach w 2016 tak. Ziobro jednoosobowo może zmienić każdą decyzję prokuratorską. A uzasadnia to? Nie musi uzasadniać. Nic nie musi uzasadniać. Nic nie musi uzasadniać. Mm-hmm. Natomiast ja myślę sobie, że najgorsze jest chyba to, że to w ogóle na ludzi nie działa. Ja muszę wam powiedzieć, będziemy zaraz rozmawiali pewnie o innych tematach. Które też na ludzi niestety nie działają tak, jak powinny. Nie działają. Ale od tego jesteśmy, żeby o nich mówić. Ale to budzi gniew, bo to budzi gniew, bo naprawdę ohydna zbrodnia, zbrodnia pedofilii, to jest taki właśnie obrazek, że ci księża są zupełnie bezkarni. Słuchaj, ale kurie nie chcą dać akt, bo wszyscy biskupi są w ten proceder umoczeni. Bo w tych aktach wszystko widać. Bo w tych aktach to, co powiedział sędzia, przez wiele lat... Od 2000 roku przynajmniej. Sędzia, z żalem ogłaszając, że musi umorzyć to postępowanie, tak, mówi o porażce całego społeczeństwa, o tym, że odrażająca zbrodnia nie zostanie ukarana sądownie, czy karnie, tak, i mówi, że odpowiedzialni za to, wprost mówi, są biskupi, którzy wiedzieli, księża, którzy wiedzieli o tym, że ten jest przenoszony i nic nie robili, i też wymienia polityków. Dobrze słyszałem, czy nie? Jeszcze jedna uwaga, o której muszę powiedzieć tutaj w tym miejscu. Kościół mówi, że obowiązek ma informowania o tego typu zbrodniach od dopiero kilku lat. Mhm. Przedtem był obowiązek moralny. Jaką, panowie biskupi, mieliście moralność? Ja pamiętam, jak w Skoczowie w 1995 roku Jan Paweł II, wasz patron, mówił, że Polska potrzebuje ludzi sumienia. Nie wiem, co macie, ale na pewno nie jest to sumienie. No właśnie. Ja tutaj dodam też, że nie słyszałem, żeby na przykład Instytut Pamięci Narodowej występował do Episkopatu o zwrot papierów z IPN-u dotyczących księży, które przekazał im jeszcze Czesław Kiszczak. Znaczy, nie z IPN-u, upadł, tylko z SBC. A z archiwów SB, bo IPN-u jeszcze nie było. Później te archiwa SB trafiły w większości do IPN-u. I IPN powinien być zainteresowany tym, co z archiwów SB trafiło do rąk biskupów katolickich. A tam były haki, brudy,
tajna współpraca z SB różnych biskupów i oczywiście także ich pedofilia. No, ale i orgie homoseksualne ponagrywane też. Różne rzeczy. Tak. A dlaczego tylko homoseksualne? Ale nie tylko, nie, homo, hetero i tak dalej. Między biskupami nawet, tak? Rozmawiałem ostatnio z kimś, kto miał dostęp do akt czwartego departamentu. O tym, co wiedział Wyszyński na temat Gulbinowicza, można napisać książkę, tylko tyle ci powiem. Naprawdę. Prymas tysiąclecia, tak prymas, zwany. Tak zwany tysiąclecia. Miał dużą wiedzę i był bardzo... No dobra, słuchajcie, czyli co, musi się zmienić władza w Polsce, żeby wreszcie te sprawy były... Zmienić się musi mentalność. Cywilizacja, w której i tak, się musi tak, zmienić. Musi się tak, odbyć jakaś taka rewolucja po prostu mentalna, żeby pogonić po prostu tych dziadów, bo dla mnie to nie jest konflikt polityczny, tylko trochę konflikt kulturowy, bo powiem ci, że w wielu wydaniach polityki polskiej wobec Kościoła katolickiego to tak naprawdę wiele się nie zmieniło, jak popatrzymy na te kolejne ekipy od lewicy po prawicy. Panowie, zrozumcie to wreszcie, że idzie nowe pokolenie, które chce Kościół kopnąć w dupę. Naprawdę przyjmijcie to do wiadomości, nie po to, żeby zrobić mu krzywdę, tylko żebyśmy żyli w normalnym kraju. No, Czesław Kiszczak nie był człowiekiem prawicy, trudno go nazwać człowiekiem prawicy, dlatego mówię o a papiery biskupom kompromitujące w zębach przyniósł. Są jeszcze to. W zębach jak w zębach. Moim zdaniem tam były odpowiednie deale za to. Za to szły, były. Dzięki temu, że generał Kiszczak przekazał odpowiednie papiery odpowiednim ludziom, to ekipa odchodząca została też odpowiednio potraktowana. Odpowiednie osoby mogły zrobić biznesy. Z odpowiednimi ludźmi, jak popatrzysz w biznesy księdza Rydzyka, spółkę SPBP na przykład, to tam znajdziesz prominentne postaci PZPR, później SLD, Jacek Piechota na bo przykład. Bo w polskiej polityce, nie wiem czy zauważyliście a propos przeszłości i tego, kim kto był w przeszłości, szczególnie w PRL-u, PZPR-owiec czy esbek jest tylko zły, jeśli jest u przeciwnika politycznego. Oh. I to dotyczy obu stron tego sporu. PiS wytyka Platformie, czy tam szeroko rozumianej opozycji, przeszłość i tych, którzy tam nie pasują biografiami, a z kolei opozycja, która z jednej strony jest bardzo tolerancyjna i uważa na przykład w większej części, że nie należało tych emerytur tam mundurowych zmieniać tak, że ludzie, którzy po pozytywnej weryfikacji tak, służący tak. po 89 roku tracą te pieniądze, więc wiesz, no niby takie przychylne wobec ludzi dawnego aparatu, ale jednocześnie, jeśli wytknąć można PiS-owi, że są PZPR-owcy, Piotrowicz i tak dalej, to są pierwsi. I to jest niesamowite, nie? To przerzucanie się, no, wasz PZPR-owiec jest garszy. Ale się akurat chroniczne zrobiło bardzo teraz. Akurat przypadek Miłosza Kłeczka jest ciekawy, bo ten jego ojciec... Ty mówisz o tym pracowniku TVP, tak? Tak, tak. Jego współpracowniku, bo TVP tam... Kontrakt business to business ma TVP z Miłoszem Kłeczkiem, którego biznes polega na tym, że... B2B. Tak, tak. Że przychodzi na konferencję Donalda Tuska. Jego ojciec, który był konfidentem SB, no to jest niezwykły przypadek, bo on dał się zwerbować w 89 roku i zgłosił gotowość... I zgłosił gotowość do szpiegowania baz NATO w Niemczech zachodnich. A to miał wyczucie czasu. A tak, no, ale on jest nie tylko ojcem, on jest też sponsorem kariery Miłosza Kłeczka, no bo ktoś musi sponsorować to, prawda? Ktoś... No to czyli jednak jakiś rozumiem. Samo TVP najwyraźniej nie wystarczy. Tak. I to jest dlatego ciekawy przypadek. No i Dorota Kania, kiedy ujawniliśmy w Resecie Obywatelskim, w naszym medium, ujawniliśmy związki młodego Kłeczka ze starym Kłeczkiem i przeszłość starego Kłeczka, Dorota Kania nagle ogłosiła, że resortowe dzieci mogą być bardzo fajne, dobre. Niektóre... O ile palą w Tuska. Dokładnie, że Kłeczek jest fajnym i dodała jeszcze, że przecież wicemarszałek Terlecki też jest resortowym dzieckiem, jego tatuś kapował. A proszę, jaki kryształowy patriota z ale tego Terleckiego. Ale pan z Terleckim to była ciekawa historia, z tego co ja pamiętam, bo on wyautował tego swojego ojca, zdaje się. Opowiada mi Stasio Birek, że miał taki zapał lustratorski, że swojego ojca. Ja się czekam, kiedy wicemarszałek Terlecki wyautuje sam siebie i opowie o swoich podróżach na Białoruś. Ciekawe. O! Tak, tak. Marszałek Terlecki regularnie odwiedzał Białoruś, spotykał się tam z przedstawicielami białoruskiego reżimu, również z tymi, którzy są odpowiedzialni
za politykę migracyjną Białorusi, za Łukaszenko ma swoją oficjalną gazetę, która wciąż się nazywa Sowiecka Białoruś. Sowiecka Białoruś. I w 2016 wicemarszałek Terlecki udzielił wywiadu tej sowieckiej Białorusi, gdzie chwalił politykę Białorusi na przykład wobec migrantów. Czyli nie tylko pan doktor z Senatu. Nie, nie, nie. Andruszkiewicz, który tam też jeździ i nawet głęboko, że tak powiem, w te białoruskie my się zbliżamy chyba do gwoździa naszego programu, nie chcę tu wręczać gospodarza, bo my tam już niedługo myślę, że przyjmiemy tutaj na placu w Warszawie samego Putina, jak tak dalej pójdzie. Bo chyba ta ustawa, o której zaraz zaczniemy... Dobra, czy kończymy temat bezkarność? Nie, nie kończymy, cały czas będziemy o tym mówić oczywiście. Ale na dzisiaj kończymy, tak? No tak. Czy coś jeszcze? No chyba tak. Bracie Tomaszu. Nie. Nie, nie, może przejdźmy tak. Dobrze. Słuchajcie, Kaja Godek, Robert Bąkiewicz, nie przez przypadek tworzę z nich parę, bo uważam, oczywiście... Nie są żadną parą, nie żebym chciał tutaj sugerować cokolwiek. A nawet gdyby byli. Ale nie, właśnie dlatego zaznaczam, że to nie jest żadna sugestia. Parą ideologiczną, w walce propagandowo-ideologicznej. Że PiS ma takie dwie ręce. Z jednej strony Kaja Godek, z drugiej strony Bąkiewicz. Bąkiewicz jest takim zbrojnym ramieniem bardziej, Kaja Godek bardziej ideologicznym. Ale w każdym razie ja stawiam taką tezę, że ich rączkami PiS załatwia sprawy, przy których mógłby sobie ręce pobrudzić i nawet ich elektorat nie do końca byłby zachwycony, ale jednocześnie dbając o te konserwatywne, mocne, radykalne, ultraskrzydło, muszą robić ukłony rozmaite w ich kierunku. I po to im Bąkiewicz i Godek. To jest teza robocza. A chcę, abyśmy o niej podyskutowali. Znaczy, ja mam tutaj trudność do tego, że mój szanowny kolega... Słuchaj, czy ty jest ze mnie, czy z Tomka? Nie, nie, z ciebie, tylko nie. No ja przecież mówiłem tu już przed programem. Tomek Piątek, proszę Państwa, jest gontkologiem, który... Gotkologiem, przepraszam. Gątko. Gotkologiem. Ale powiedziałeś tutaj... gątko na początku. O Jezu, przepraszam, kurczę. Nie. No ale... Czy ty się przygotowałeś do dzisiejszego programu? Nie, o Gondeckim pomyślał. Skojarzyło mu się z Gondeckim. Ale oni też powiem, bo on jest bardzo zadowolony z powrotu z Rzymu. Znaczy dla mnie to jest ohydne, dlatego że ta ustawa leży w Sejmie już przynajmniej ale od o czym roku. Teraz no, mówię o tej ustawie, która, Stop LGBT. Która została skierowana do dalszych prac Sejmu. Słuchajcie, ale ja bym nie chciał, żebyśmy rozmawiali o tym paskudnym. Jezu, jak nazwać, wniosku. Ale ja nawiązuję do tego, o czym... Wniosku ustawowym. Nie, chodzi mi o to, nie skupiajmy się już na dyskusji o tym, co oni tam powiedzieli, jakie ochydne słowa padły z ust przydupasa pani Gojek. Ale ja chcę powiedzieć, skąd to się wzięło, Godek, moim zdaniem. Gojek. Rok leży ustawa, nic się z nią nie dzieje, paliwo idzie w górę, słyszę, że już jest ponad 6 zł, no to trzeba wyciągnąć po prostu coś, żeby ludzie mieli... O czym mówić? To jest takie moje... No ja rozmawiałem ostatnio z pewnym ekspertem i on nawet poszedł dalej. On powiedział, że temat, tam nagonka na osoby LGBT jest podgrzewana na wypadek, gdyby Chińczycy nie dali Morawieckiemu jednak tego biliona dolarów pożyczki. Czyli trzymasz się tego jednak. Znaczy tak ekspert, z którym rozmawiałem, taką hipotezę zarysował, że jak będzie ten tam bilion misek ryżu, to wtedy nie będzie potrzeba tego podgrzewać. Ale nie wiadomo, czy będzie, bo Chińczycy bardzo dużo chyba żądają w zamian za to. No ale jak rozumiem, już odpalono, tak, temat. No bo to... Że... Ale to, wiesz, jak to jest z PiS-em, można odpalić, potem schować, potem znowu odpalić, tak, podgrzewać powoli. No dobrze, tylko na ile PiS kontroluje te dwie postaci, czyli właśnie, Bąkiewicza i Godek? Myślę, według nie was. Kontroluje. Absolutnie nie kontroluje na pewno Kai Godek. To nie budzi wątpliwości, ona sobie pozwoliła wiele razy na to, żeby pokazywać, że tutaj życie nienarodzone. Wyskakiwała z tymi tematami również wtedy, kiedy prezes Kaczyński tego nie chciał. Tak. Więc tak. Ona jest partnerem kłopotliwym i jakby samodzielnym pod różnymi... Znaczy może samodzielnym jak samodzielnym, ale nie do końca zależnym od PiS. To kto za nią stoi? Stoi ktoś za nią, czy ona sama sobie wymyśliła taki pomysł na życie? Ta-da! No właśnie, i więc teraz Tomek. Tak. Zająłem się Kają Godek jakiś czas temu.
Poszedłem na jej osiedle, ona mieszka na takim zamkniętym osiedlu, udało mi się tam wejść. O. Tak, kiedy tylko zbliżyłem się do jej klatki schodowej, wyskoczyło nagle dwóch facetów, którzy próbowali mnie pobić, tam skopali mnie trochę, ale nie udało im się mnie przewrócić na ziemię. Wyskoczyli krzycząc, szukasz Kai Godek, i od razu chcieli mnie lać. Potem stwierdzili, że mnie zatrzymają, takie zatrzymanie obywatelskie. Ale dlaczego? No najwyraźniej nie należy szukać Kai Godek. Zadzwoniłem wtedy do kolegi z Radia Tok FM i mówię mu, Tomek, rób dym, bo tutaj mnie jakiś dwóch zbirów zatrzymało. Oni się wtedy przestraszyli i w końcu mnie wypuścili, nawet mnie przeprosili za to, że mnie skopali. Ja myślałem, że to ochroniarze, okazało się, że to jest taka straż obywatelska osiedla, na którym mieszka pani Kaja. To jest osiedle założone dla ultrakatolików. Oni tam się odgrodzili takim murem. Ty poważnie mówisz? Gdy tak, nie? Żeby nie żyć z nami tutaj skażonymi świeckością, herezjami i tak dalej. To osiedle stworzył ultrakatolicki deweloper Marian Piwowarczuk, który miał taką ciekawą historię biznesową, bo on zakładał różne biznesy, potem one mu się rozsypywały i on częściowo lub całkowicie przekazywał je osobom, które zawsze w jakiś sposób były powiązane z Rosją. Znaczy to jest bankrutowane? Takie no, upadłe. Podupadłe, tak. I tak było też z osiedlem Kai Godek. W tej chwili współwłaścicielem tego osiedla jest firma Satinar Invest, której właścicielka robi interesy z wielką brokerską grupą, która się nazywa Fibo Group i która zarabia gigantyczne pieniądze w Rosji. W 2011 roku ich obroty miesięczne w Rosji wynosiły 34 miliardy dolarów. Okej, ale co to ma wspólnego z Kają Godek? No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Dlaczego gigantyczna firma brokerska zarabiająca miliardy w Rosji nagle wykupuje część udziałów w jakiejś polskiej, zupełnie nieznanej firmce i akurat tak się składa, że właścicielka tej firmy jest też współwłaścicielką osiedla Kai Godek. Więc jak to zobaczyłem, zacząłem grzebać. Zobaczyłem, że ta współwłaścicielka robi interesy z cypryjskim oddziałem tej wielkiej grupy brokerskiej, a szefową tego oddziału jest Jekaterina Dementiewa, absolwentka czegoś, co się nazywa Rosyjska Akademia Administracji Publicznej przy prezydencie Rosji Władimirze Putinie. No, A on tak pięknie wymawia. Tak, no i przyjrzałem się fundacjom, w których działała Kaja Godek i znowu pojawia się pytanie, dlaczego Kaja Godek działała w fundacji Pro Prawo do Życia, gdzie działał również Aliek Prybyło. Przybysz ze wschodu, Ukrainiec robiący biznesy z Rosją, a poza tym człowiek przedstawiający się jako taki guru biznesu, który sprawia, że firmy jego biznesowych uczniów będą wiecznie kwitnąć. Socjocybernetyk, specjalista od manipulacji społecznych. Tak. Filarem tej fundacji był niejaki Mariusz Dzierżawski, który był wspierany i w Polsce, i w Rosji przez media Kremla. Słynny portal Sputnik albo portal Legitimist, który przedstawia się jako informacyjna agencja imperialnego zakonu Rosji. Zakonu Rosji? Tak. Zakonu Rosji, tak. Zająłem się również biznesami męża Kai Godek. To jest inżynier Jan Godek, który działa w dziwnej takiej biznesowej konspiracji. Prowadzi swoje biuro w pomieszczeniach pod adresem i szyldem firmy Fantronic, z którą oficjalnie nie jest związany. A firma Fantronic ma, jak można przeczytać nawet w jej obwieszczeniach, ma wielkie plany ekspansji na rynku rosyjskim. Jej właściciel Marian Mazurkiewicz jest biznesowo powiązany z osobami, które działają lub działały w Rosji, nawet z jednym wychowankiem, Polakiem, który za komunizmu skończył uczelnię w Rosji. Pojawiają się powiązania też z pewnym wielkim kremlowskim oligarchą, Michałem Friedmanem, który też się Polską interesuje. No i na koniec jeszcze ta firma, proszę sobie wyobrazić, była wspierana na świecie w swoich planach eksportowych przez pewnego arabskiego księcia, który się nazywa Mohammed bin Zayed
i którego z kolei Władimir Putin nazywa publicznie starym przyjacielem. Ale ta firma, gdzie pracuje mąż Kai Godek? Tak, to ta firma, w której można powiedzieć, pod szyldem, której on prowadzi swoje biuro inżynierskie. Boże, ale, a to on nie jest zatrudniony w tej firmie? Czy jak? No jest bardzo dziwne, bo on teoretycznie firmę sobie zarejestrował gdzie indziej, ale jak się chce mu przysłać jakąś przesyłkę albo go odwiedzić, to trzeba iść do drugiej firmy, położonej nieopodal, gdzie pracownicy tej firmy w ogóle przyjmują i podpisują przesyłki dla pana Jana Godka. Chociaż on oficjalnie nie ma żadnych z tą firmą powiązaną z Rosją, żadnych oficjalnych związków. Ale Tomku, chciałem zasięgnąć w twojej nieskończonej skarbnicy wiedzy. Powiedz mi, kim jest niejaki pan Kasprzak Krzysztof? Krzysztof, dobrze mówię? Ten przydupas, który występował tam. Ten taki człowiek młody, zobaczyłem z bólem, że jest młodszy ode mnie. Ale mówisz o ten, tym, który co w Sejmie. Powiedział, ten dureń, który wygadywał te wszystkie obrzydliwe rzeczy. Nazwij go durniem, przydupasem, a nie pan jakiś, bo tacy ludzie nie powinni mieć... Tam trzeba lekarza po prostu. No właśnie nie, właśnie nie mówmy lekarza. O lekarzach, bo my lubimy tutaj jakby medykalizować problem. Nie, poza tym choroby psychiczne... Nie, ale się pytam o to, bo to był taki... Z każdej strony... Tak to jak... był taki wyciek kloaki ze strony... Tak, ale... Dlatego nazwij go durniem. Albo nawet nie, ale nawet durniem też nie, bo to jest w tym szaleństwie jest metoda. Tomek, to wiesz, dureń to jest dureń, nie? Dureń, wiesz, to można powiedzieć o... Nieważne. Wychodzi człowiek. Dobrze, czy ty wiesz, kim jest ten, ten człowiek jest po prostu hodowańcem takim, ja to tak nazywam z kolei. Hodowlanie. Hodowańcem. Hodowańcem. Jest, on to jest młody człowiek, który... Ale że go wysiadła. Którego Kaja Godek tam sobie kształtuje i najwyraźniej no, ukształtowała go już dobrze, bo jak mocno trzeba człowieka ukształtować, żeby on wyszedł na trybunę w Sejmie i powiedział... Ale na tym osiedlu myślisz go tam, tych white power, tych ludzi... Ale pomyśl sam, naziści, hitlerowcy mordowali gejów, wsadzali ich do obozów koncentracyjnych, a on wychodzi i mówi, że hitlerowcy to geje. Nie, i to jest, wiesz, przerażające. Że geje to jak hitlerowcy. Nie, i to jest przerażające. I że oni idą do władzy jak hitlerowcy i zaraz nam zrobią to, co Hitler. Ale nie, wiecie, co jest przerażające najbardziej, nie? Że ludzie o pewnym jakimś cenzusie elementarnym, wiedzowym, no to powinni wiedzieć, że tak jak jest, tam, to był holokaust gejów, jeśli chodzi o 33 rok i to, co się działo dalej, tutaj nie ma dyskusji. No, to co najmniej kilkadziesiąt tysięcy homoseksualistów zostało zamordowanych, to bardzo też ostrożny i tak dalej. Szacunek. Na mocy wcześniejszych ustaw, które były martwe przez pewien czas, ale oczywiście 32 rok, 33 dopełnił tej kaźni. Jest pytanie po prostu, jak to się dzieje, że w polskim parlamencie jednak wybieranym, tak, taki koleś wstaje i wygaduje takie rzeczy, jak on się tam, kurwa, znalazł, tak, po prostu. No właśnie, Kaja Godek go tam wprowadziła, a kto wprowadził Kaję Godek, no to właśnie trzeba grzebać w tych Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym gąszczu spółek, odnajdować takie rodzynki, jak pan Allegry było właśnie. Ale dobrze, Tomku, tylko czy ty jesteś w stanie postawić jakąś tezę, czy właśnie to, co ona robi, jej działania są przez kogoś sterowane, czy to jest po prostu tak, że pani Kaja Godek przez splot różnych okoliczności, tak, stała się osobą gdzieś tam popularną w pewnych kręgach. Mamy samolistką w ogóle, tak? I wiesz, pomyślała sobie, kurczę, no ja przez całe życie chciałam walczyć o życie nienarodzonych, i ja będę to robiła. I tak nagle wyskoczyła z pudełka i nagle okazała się taka, tak niezwykle sprawna. To jest raczej mało prawdopodobne. Natomiast... Tylko wiesz, wciąż to, że mieszkasz na osiedlu, gdzie zarządzająca nim spółka ma jakieś tam linki do Moskwy. Jesteś w fundacjach, gdzie są ludzie powiązani i tak no, dalej. No to już więcej. Natomiast... Tak, ale na każdym kroku się to powtarza. Ale to jest dobre pytanie, bo w przypadku takich ludzi jak na przykład Antoni Macierewicz, no to jakby sprawy są, to są dość złożone powiązania, trzeba nad nimi posiedzieć, ale sprawy są jasne. No, otoczony facet przez ludzi jednoznacznie związanych z Rosją niszczy naszą armię. No bredzi przy tym, że jest niby wrogiem Rosji, ale to już ma mniejsze znaczenie, bo to człowiek, który na każdym kroku kłamie. Natomiast w przypadku Kai Godek jest rzeczywiście trudniej. Gdzie nie spojrzeć, to zawsze wyłazi ktoś, kto jest jakoś tam związany lub powiązany z Rosją. Natomiast trudno w jej przypadku taki jednoznaczny, prosty mechanizm stworzyć. Oczywiście to, co ona robi,
to, co ona robi, jest w dużej mierze kalką tego, co jest robione w Rosji. Z tym, że w Rosji... Tam jest taka ustawa, tak. Tak, tylko że... Tak, tam jest ustawa też o zwalczaniu osób LGBT. Z tym, że w Rosji próby ograniczania praw kobiet do aborcji są znacznie bardziej robione powoli i ostrożnie, bo Putin się boi. Putin się boi, ponieważ w Rosji aborcja jest czymś tak rozpowszechnionym, że Putin się boi zrobić czegoś takiego, co... No, ale afirmowanie odrębnej orientacji, z tego co wiem, jest karalne. Tak, jest karalne, jest zakazane i tutaj to, co ona robi, jest kalką Putina, a przede wszystkim to, co ona robi, wprowadzenie tej wojny religijnej w Polsce i wprowadzanie takiego ultrakonserwatywnego terroru, no to też jest zgodne z tym, czego chce Putin. Putin chce nas od nowoczesności, od zachodu, no tak, ale, od wolności. Ale wiesz co, prędzej bym jednak, gdzieś mi się składało, że ona jest sponsorowana niekoniecznie finansowo, ale też może jakimś takim zapleczem logistycznym przez Kościół, który pomagał jej na przykład w zbiórce, ale poczekaj, w niektórych parafiach podpisy zbierano, niektóre diecezje wspierały wprost tę akcję. No w ogłoszeniu pasterskich to było też. Wiesz, dlatego właśnie mówię, że prędzej mi się wydaje, że ona jest gdzieś podczepiona i stymulowana przez kogoś tam z Kościoła, i gra... Zabrzmiało to tak. Tomek, nie, ale jest to jest... Nie. Ale to jest... To nie, jakby, jedno drugiemu nie przeszkadza. Oczywiście, bo to jest oczywiste. To są jakby... Przez kogo, Tomek? Jej ten patron biznesowy jej męża, pan Marian Mazurkiewicz, któremu tam użycza szyldu, lokalu i tak dalej, jest nie tylko powiązany z Rosją, jest także wprost jawnie związany z Opus Dei, z organizacją ultrakatolicką, ultrakonserwatywną, która teraz się... Stosujemy wobec niej pewną trochę taryfę ulgową, bo Ordo Iuris jest bardziej agresywne, ale to też jest bardzo niebezpieczna organizacja, która też ma swoje związki z Rosją zresztą. Jan Paweł II bardzo wspierał Opus Dei. Niestety. Jestem teraz w tym temacie. Tak. To jest po prostu ohydne. Teraz dopiero wychodzą fakty generalnie, w jaki sposób kobiety były wykorzystywane. Tak, tam, w Opus Dei. W Opus Dei. Ale wyobraźcie sobie... Po polsku tego nie ma. Ale jak wiecie dobrze zapewne, że w Rosji organizacje katolickie się zwalcza albo traktuje bardzo podejrzliwie. Ale kiedy 13 lat temu Opus Dei otworzyło swoje przedstawicielstwo w Rosji, to zostało niezwykle gorąco przyjęte przez hierarchów putinowskiej cerkwi. Znaczy tak, ja myślę, Tomek, że jedno drugiemu nie przeszkadza. W ogóle śmieszy mnie to, jak teraz przedstawiciele, Jacek Dena na ten temat pisał, nie wiem, czy widzieliście tego jego post, tych miłych, otwartych katolików, odcina się od Kai Godek. No trzeba powiedzieć sobie jasno, ona tych podpisów by nie zebrała, gdyby nie wsparcie Kościoła. Ona jest laureatką jakichś nagród chyba, już nie pamiętam, czy brata Alberta, ale z całą pewnością jakieś ma dwa oznaczenia wysokie kościelne. To jest osoba bardzo mocno promowana. Ale skoro gadamy tutaj bez ściemy i bez litości dla nikogo, to przypomnijmy też, że media liberalne ją zapraszały. Jeśli dobrze pamiętam, to ona na samym początku swojej medialnej aktywności, to ona się w TVN-ie pojawiała. Tak. To jest po prostu nieprawdopodobne. No niestety wpuszczano ją na te salony. Natomiast moim zdaniem głównym odpowiedzialnym za zapalenie, odpalenie tego lądu, i tutaj sobie musimy do tego wrócić, jest brunatny arcybiskup z Krakowa. To jest wcześniej człowiek... Wcześniej z Łodzi. Brunatny arcybiskup, tak to trzeba nazwać. Chociaż występuje w różowych sukienkach z to jest. Czasami. Ja myślę sobie, że Jędraszewski jest takim typowym przykładem pewnej neofaszystowskiej myśli jednak, która się tutaj odradza trochę i ona jest bardzo zblatowana z Kościołem niestety, który polega na tym, co Kościół potrafił od lat robić najlepiej. Glanować słabszych, kobiety, Żydów, mniejszości seksualne. No tam są oni ważni, tam gdzie po prostu mogą kogoś bezkarnie bić. Bez tej atmosfery, bez tego lądu, który został odpalony, no który nawiązywał przecież do Marszów Równości, który mówił o tym, że to jest ta tęczowa zaraza. Przez arcybiskupa Wojdę, który został po tych skandalicznych słowach, kiedy po prostu dehumanizował homoseksualistów arcybiskupem w Gdańsku, tak? I no, dostał za to awans, bez tych wszystkich tyrawów, dzięgów i tego całego barachła. Ale pamiętasz, jak to się zaczęło wszystko, kiedy to eksplodowało? To eksplodowało gdzieś tak między 2012 a 2014 rokiem. Czyli to eksplodowało po tym, jak patriarcha putinowskiej cerkwi, były współpracownik KGB Gundiajew, nazywany teraz patriarchą Cyrylem, Kiriłem,
przyjechał do Polski i spotkał się z arcybiskupem Michalikiem i ogłosili, że będą razem zwalczać gender w imię wspólnych wartości chrześcijańskich. W Rosji, znowu pod tym względem, mamy do czynienia z kalką rosyjską. W Rosji się to zaczęło wcześniej. Ale to przechodziło przez całą Europę Zachodnią. Wiesz, byli kardynałowie włoscy, francuscy, którzy wiesz, no, generalnie, no, oczywiście oni są wszyscy z tego nadania Wojtyły, który no, zrobił czystkę w episkopatach, poczynając od 78 roku i obsadził ich swoimi ludźmi. Zauważ, że homofobia za czasów Wojtyły... Mhm. 79 rok, potępienie homoseksualizmu w Stanach Zjednoczonych. Tak, ale oni wtedy... Ty, bo tu jest jeszcze... Za czasów Wojtyły oni robili te rzeczy trochę inaczej. Z uśmiechem na twarzy. Nie. Oni starali się budować jakby taką twierdzę antyhomoseksualną w kościele katolickim, w mediach. Natomiast teraz na wzór rosyjski się robi z tego gigantyczną kampanię ogólnopaństwową z wykorzystaniem nie tylko mediów katolickich i ambony, ale z wykorzystaniem całej potęgi propagandowej państwa. Ale co chcesz powiedzieć przez to, że jest to działanie zamierzone? Bo to nie jest problem pokolenia tych starych biskupów. Jest taki biskup Milewski, zapraszam do Newsweeka, wczoraj pisałem o jego wizytach u korepetytorki, który tam mieszkał, do kościoła nie chodził, 2 tygodnie w kawalerce z nią. Jeszcze raz. Poczekaj, bo opowiedz, no bo dzisiaj opowiadasz ciekawą historię. Biskup Milewski to jest biskup, który no, mówił, że przesłanką pedofilii w kościele jest lobby homoseksualne. To są znane te jego wypowiedzi. Tam się odwoływał do swoich wielkich autorytetów, arcybiskupa Gądeckiego. A wczoraj jest na Newsweeku mój tekst o tym, jak to biskup Milewski pojechał się uczyć języka angielskiego. No nie pojawił się w parafii ku zgorszeniu proboszcza, nie odprawiał tam żadnej mszy. Mieszkał w takim mieszkanku z jedną sypialnią, z korepetytorką, która uczyła go tam 2 tygodnie angielskiego. Ale wiesz, że w ten sposób najlepiej człowiek chłonie język. I mama tej pani w tym czasie jakoś dziwnym trafem wyjechała do Polski, to a propos tej hipokryzji, tak? Przeczytajcie Gomorę, no, już też bym zareklamował, tam dość dokładnie z profesorem Birkiem tą historię omawiamy. W ogóle diecezja płocka to jest w ogóle ciekawe siedlisko, tam pierwszy biskup, którego pamiętamy, Sikorski, ożenił syna w katedrze, zrobił mu ślub, to tak właśnie Wyszyński pilnował kościoła i tej moralności. No potem mieliśmy biskupa Wielogusa, współpracownika SB, który niemal nie został... Przyjaciela Tadeusza Rydzyka. No tak, którego Glem wziął obronę, nie wiem, czy to pamiętacie, nuncjusz, jak go oskarżyli o tą działalność. No, a potem był biskup Libera, główny obrotowy tej reprywatyzacji kościelnej, komisji majątkowej. Skończyło się to wielkim jednym skandalem. Niestety prokuratura już do tego wróci. No i Milewski to miał być tym delfinem, ale pewien kardynał już powiedział, i to wiem z pierwszych ust, że on już w kościele kariery niestety nie zrobi. Ale on też, młody człowiek wydawałoby się, też ma zaczadzony tą obsesją homoseksualną, więc myślę sobie, że to jest jednak problem, który idzie, oczywiście jeśli chodzi o formę, to przypomina ten zblatowanie prawosławia z Putinem, który, masz rację, to jest charakterystyczne tych nie ruszy aborcji, natomiast gra na tej homofobii. Ale to jest problem całego Kościoła. Nie, oczywiście, bo Putin nie jest żadnym demiurgiem. On nie tworzy tych problemów. Tam na Kremlu siedzą mądrzy ludzie i mówią sobie, aha, tu we Włoszech mają problem... socjocybernetyka i tak dalej. Tu w Polsce mają problem z tym, w Grecji z tym na przykład, zróbmy im to. Ale myślisz też, że Jędraszewski ma socjocybernetyka jakiegoś generalnie, czy on tak z czapki to wszystko... Ja myślę, że on jest przykładem takiego pożytecznego... nie szaleńca, ale takiego agresora. On ma tendencję do obrażania ludzi, on to lubi. Wyszedł z szapy generalnie. Bo to chyba jest raczej ten problem. Tak wynika przynajmniej z badań. No ja... Słuchajcie, mam do Was pytanie. No, pan Sekielski po szczypawce trochę gorzej wygląda, prawda? Ja, to znaczy, zależy, kto tam pyta. A co znaczy szczypawka? Pan Tomek? No właśnie. Ale że co? A szczypawkę miałeś, Tomek? Nie wiesz, co to jest szczypawka? Nie. No, że usta sobie zrobiłeś. Nie, żartuję. Ja nie wiem. Adolfino, nie wiem, co to jest szczypawka.
A czy wyglądam gorzej? Nie wiem, no. Nie, to Mike, no wiesz, nam nie wypada, żeby powiedzieć, że nie wyglądasz gorzej. No to teraz was pochwalę, bo super, znaczy na siebie też, super trio i tematy poruszacie, Marian napisał. I w troje. Ty jesteś wokalistą. No dobrze. Tak się nam fajnie gadała. Nie. Podobno my musimy zostać po audycji. Ale nie przerywamy. Kontynuujemy tę dyskusję. Znaczy nie, ale zgadzam się z Tomkiem, że to pokazuje ten kierunek, w którym my zmierzamy niestety. To gadanie o zachodniej Europie, o standardach, o wartościach, o tej aksjologii śródziemnomorskiej, tak? To wszystko słyszymy, no to jest główna prawda. Dobra, czyli tak. Czyli idziemy w stronę Moskwy. Słuchajcie, ale wracam do tej tezy mojej, że PiS rączkami Kai Godek i pięściami Bąkiewicza załatwia swoje sprawy, ale rozumiem, że wy z kolei twierdzicie, że oni działają niezależnie, i Bąkiewicz, i Godek, znaczy, ale są przez kogoś, Tomek tutaj sugeruje, że gdzieś tam są jakieś dziwne związki. W przypadku Godek są dziwne związki i trzeba je zbadać, bo one też ma takie? A Bąkiewicz też ma takie? Nie, u Bąkiewicza nic takiego nie znalazłem. Ja mam wrażenie, że Bąkiewicz jest odtrutką na Konfederację dla PiS. Po prostu. Aha. Tak, że oni chcą mieć na boku swoją małą, ultra radykalną Konfederację, która będzie odciągać... Taką grupę Bąkiewicza. Grupę Bąkiewicza, która będzie odsysać konfederatów. Mogliby z konfederacji. Mogliby ich nazwać bąkami. Bąki. Rzućmy nasze bąki do boju. Kurwa, paliwo zdrożało. Trzeba rzucić bąki. Ale nie, puść bąki. To tak. No, to była głęboka analiza. Teraz przepraszamy was, widzowie. Nie, ale czemu, Tomek? To tak może być generalnie. Tak, i dlatego on dostaje te pieniądze. Miliony. Pieniądze to wiesz, to... Tak, 3 złote też pieniądze. Dokładnie. Miliony to miliony. Pieniądze mieli biskupi zapłacić na rzecz fundacji tej całej. Generalnie. Zapłacili coś? Nie. Tam wiesz, jest napisane stosowną kwotę. No dobrze, słuchajcie. Jakby na koniec dzisiejszego programu... A już kończymy? No już 46 minut gadamy. Mam nadzieję, że chociaż trochę z sensem, tak, to, ale to ocenią widzowie. Na koniec dzisiejszego programu chciałbym rzucić temat, a czy to jeszcze inaczej, do końca jeszcze troszkę. Chciałbym rzucić temat naczelnika Polskę Zbaw Jarosława Kaczyńskiego, który mu się kimnęło tam. Na swojej konferencji. Znaczy, tylko że ja go tłumaczę w ten sposób, bo takiego nudziarza z tak słabą dykcją, z tak nieporywającym głosem, jakim jest Mariusz Błaszczak, to naprawdę ze świecą szukać. Ale on taki szuka. Ja wiem. On taki szuka. Nie, i to go tłumaczy. On błyszczy na ich. Ja on wiem, go znalazł. Bo ty tutaj naśladowałeś jego mlaskanie. Nie, on zrobił taki casting i wiesz, i przychodził ktoś. Nie, ale nie, on zrobił casting na człowieka, który będzie tak nijaki, tak, że na jego tle moje mlaskanie będzie fajne, tak, rozumiesz? Bezjajecznie, kompletnie. Ale nie, ale... Przykimywał. Przykimywał, tak. Przykimywał. Aspekt niedokonany, profesor, mówią na to lingwiści. Profesor powiedział, przykimywał. Czy dasz mi powiedzieć coś w moim programie? Dobrze. Przykimywał. Ja się boję, żebyś nie zasnął. Przykimywał, o tak. I ja się nimu nie dziwię, bo Błaszczak po prostu tak mówi. Nie? Ale też zupełnie na serio pytanie jest, czy naczelnik nad czymkolwiek jeszcze panuje, bo już jasne jest, że odchodzi z rządu, nie daje rady dziadunio. Być może on po prostu chce, żeby rząd zrobił coś tak zbrodniczego, być że może. Nie chce sobie tak, tam rąk. Żeby nigdzie się tam nie musieć podpisać ani nic innego. Ja się zastanawiam, czy w jego przypadku nie będzie tak jak w przypadku Dmowskiego, który pod koniec życia postawił na młodych, takich zbuntowanych zupełnie, takich wiesz, wariatów generalnie. Idźcie, a po mnie choćby po to. Tak, te ABC całe, pamiętasz przecież to wszystko Bąkiewicz, z historii. I na przykład powiedział, mówi, nie, Morawiecki, kurde, nie, Ziobro, się zużyli już wszyscy. Robercik. Bąki. Robercik. Weźmy Robercika. Na premiera. Dajmy dokończyć, bo nie wiem, czy wiesz, znowu przebyć. Okej. Okay. Że nie jestem tak błyskotliwy jak ty, prawnik, publicysta, pisarz, komentator. Ja jestem prosty Tomek Sekielski, stary. Mi trochę zajmuje czasu wysłuchanie. Przykimywał. I teraz zupełnie serio, tak. Czy on w ogóle nad czymś panuje? Odchodzi z rządu. To jest ciekawa twoja teza o tym, że być może odchodzi, bo będzie oczekiwał takich działań od tej ekipy Morawieckiego, że nie chce, aby ktokolwiek mu później coś wyciągnął, że był w składzie tego rządu.
Ale też jest pytanie o stan jego zdrowia. Ja myślę, bo że... jednak wiesz, ja sobie trochę żartuję z tym Błaszczakiem, chociaż nie, no jest nudny, jest jak flaki z olejem. Ale wiesz, no, na swojej konferencji prasowej, no jednak słabo wygląda. Takiej poświęconej obronie. On wystąpił jako gwarant bezpieczeństwa Polaków i zasnął. A tam był taki momencik... Czyli nie nadaje się na nocnego stróża, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. A tam był taki momencik, ja wyłapałem... bo tam TVN24 puszcza moim zdaniem nie ten moment, którym najbardziej widać, że on przykimał, bo tam jest taki momencik, wiecie jak to jest, jak jesteś na jakimś odczycie czy coś, jest nudno, nie? I walczysz ze sobą, ale tak zajebiście walczysz, bo będzie obciach. No. Jest taki moment, że odpływasz, ale łapiesz się na tym, że odpływasz i robisz takie... Tak. I miał Kaczyński ten taki tam momencik, wiesz, taki... Ale być może tego TVN nie pokazał, bo stwierdzili, że jak to pokażemy, to no już nam naprawdę koncesję zabiorą. Ale on kiedyś miałam pretensje nawet, że go nie od tego profilu ładnego pokazują, tylko od tego... Okej, a to ma jakiś ładny profil. No. Ale ja myślę tak, Kaczyński jest ciągle sprawny intelektualnie, ale fizycznie już po prostu nie daje rady. Jest Słuchajcie, zmęczenie go... Przepraszam, wrócimy do Kaczyńskiego, bo tutaj nasi widzowie przypominają nam słusznie, bo rozmawiając o Kai Godek nie wspomnieliśmy o tym, Adrian pisze, niech Godek pomyśli o kobiecie, która niedawno zmarła, bo odmówiono wykonania aborcji mimo wad płodu oraz zagrożenia życia kobiety. To jest ofiara decyzji pseudo-Trybunału Przyłębskiej sprzed roku. To hańba. Marta pisze, jest głośna ofiara ustawy antyaborcyjnej. Dzięki Kai Godek i Kościołowi. Tych ofiar jest więcej. Powiedzcie coś. Mówimy. Nie, ale tutaj współwinnym jest też Ordo Iuris i prezes Ordo Iuris Jerzy Kwaśniewski. I zastraszenie tych lekarzy. Nie, ale to co zrobił prezes Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris, to jest niesamowite. Ponieważ on się zachował dokładnie tak jak Jaruzelski i Kiszczak po zamordowaniu Przemyka. On ogłosił, że winni są medycy. Tak. Nie ja, który zastraszyłem medyków i doprowadziłem do tego, że jest takie prawo, że lekarze boją się ratować życie kobiety. Nie ja, nie medycy. I on powiedział, że Ordo Iuris jest gotowe udzielić pomocy prawnej rodzinie zmarłej. Rozumiecie? Tak, tu się przypomina Ewangelia. Był taki facet, co to posłał człowieka na śmierć, a potem jeszcze próbował umyć ręce, że to nie on. Znaczy tak, rzeczywiście dzisiaj jest przejmujący wpis na ten temat Manueli Gretkowskiej na jej mediach społecznościowych, zresztą nie tylko jej. No to jest po prostu zbrodnia, to jest skandal. Z tego co słyszę, bo dużo osób opowiada o innych takich historiach, które miały miejsce wcześniej, kiedy czekano, aż płód obumrze z pełną premedytacją, po prostu doprowadzając do zgonu kobiety. I kurczę, i to jest kolejna taka historia, że ci wszyscy ludzie, ty Tomek wiem, że jesteś praktykującą osobą religijnie i tak dalej, z Jezusem na ustach, tak jednak po prostu, z tą całą kloaką sejmową, którą słyszeliśmy, z tymi faszystowskimi, wiesz, i tu tezami. Się, mnie tu się i tak dalej. Nóż w kieszeni otwiera wiesz, Tomek, najbardziej. I to chyba. Jest po prostu niesamowite. I ja wracam do tych ludzi sumienia po prostu, tak, wiesz, generalnie, tak. Bo co tu powiedzieć innego? Tak. No to ja już ci mówię, co będą mówili księża. Bóg tak chciał. Tak, Bóg tak chciał. Ale czy od kiedy Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris, jest Bogiem? Słuchajcie, ale patrzcie, ta władza morduje ludzi, prawda? Wysyła dzieci na śmierć do lasu, pozwala umierać kobietom. Co jeszcze musi się stać, żebyśmy my przestali tylko narzekać jako społeczeństwo i coś z tym zrobili? Ale uchodźcy... Większość Polaków niestety kibicuje temu rządowi, jeśli chodzi o uchodźców. Opowiem wam historię zresztą, jak na wschodzie naszego kraju narasta taka atmosfera, tam jest nakręcana coraz bardziej zagrożenia. Jak wiecie, ja mieszkam od wielu lat na Podlasiu, ale mieszkam stosunkowo daleko od tej strefy stanu wyjątkowego. Natomiast dziś, gdy jechałem tutaj do studia na spotkanie z wami, zatrzymał mnie patrol policyjny. Około 40-50 km od granicy polskiej są patrole policyjne, zatrzymują samochody, sprawdzają, czy nie wjedziesz uchodźcy. A ty jesteś brunet. Wieczorową porą w dodatku, a jechałem jeszcze minivanem, więc wiesz, wiadomo, no minivan... No to Skleja się wszystko. Tak, ale wiesz, tylko że to też jest... Pewnie, gdyby zapytać rządzących, to byśmy usłyszeli, że chodzi o to, żeby wyłapywać
tych, którzy się przedostali. Oczywiście jest pytanie, jak się przedostali, skoro tak świetnie chronimy naszą granicę. Jeśli są rozstawiane te patrole, tak 40-50 km od granicy, to znaczy, że musi być dużo tych przypadków. Że oni próbują łapać tych, którzy już się rozeszli. Znaczy w ogóle jest... I nie znamy skali tego, ponieważ nie ma tam dziennikarzy, ja przypominam. Najgorsze jest to, na ten płot, że... który postawili, to przy deszczu się przewraca. Nie? No ja wiem, że te osoby, które tutaj przelatują, są święcie przekonane, że przejdą przez jakiś tam las i już będą w Niemczech. Tak, biura to jest turystyczne... tak reklamowane. Tak, tak, biura turystyczne to niestety robią. I są już w Polsce ludzie, którzy się tym zajmują, którzy monitorują to i te osoby się cieszą, na Facebooku zamieszczają różne relacje i właśnie są zakwaterowane w Białorusi w jakimś hotelu, potem są podwiezione tutaj pod polską granicą, mówią, przejdziecie przez ten las i już będą Niemcy, tak? Albo będzie taksówka, którą pojedziecie do Niemiec, tak, takie różne, takie wiesz, wersje. Ale ja wracam do tego, bo spoiwem, moim zdaniem, właśnie tych wszystkich patologii, o których tu mówimy, mówiliśmy 2 tygodnie temu i wcześniej, i to jest chyba jednak coś, co jest takim zasadniczym komponentem współczesnej polskości, to jest lęk po prostu. To jest wszystko budowane na lęku. No PiS zarządza strachem. To jest zarządzanie strachem. PiS przy walnej pomocy Kościoła. Są ludzie... Pan Kazimierz, a propos tego twojego słowa, władza wysyła na śmierć. Napisał, władza wysyła na śmierć z 40% poparciem. No bo tak jest, ten PiS wciąż... Okej, tam ostatnio był jeden sondaż, gdzie byli poniżej 30. Ale właśnie, poparcie oparte na lęku. No to jak bardzo tchórzliwym społeczeństwem my jesteśmy. To jest takie pierdolenie o tej niezłomności, o tym, że my tutaj zbawimy świat i tak dalej. Jesteście ludzie, to jest po prostu na tchórzostwie. To nam potrzeba jakiejś wielkiej terapii po prostu zbiorowej. I wiesz co? Ale najgorsze jest to, że my chyba musimy zmienić pewien język, bo to gadanie o tej dumie naszej narodowej po prostu, zobaczcie do czego to prowadzi. I to o tej dumie, oczywiście tu trzeba niuansować, bo różne te partie i o tym po prostu mówiły. To jest naprawdę czas, żebyśmy zobaczyli, trochę rozejrzeli się po tym świecie i zobaczyli, że jesteśmy mało liczącym się narodem, niespecjalnie mającym miejsce w tej historii powszechnej. Jesteśmy po prostu tchórzami, tak to trzeba po prostu nazwać. I mamy pewien problem, żeby się zintegrować z pewną cywilizacją, nazwijmy rzecz po prostu po imieniu. A mrzonka o tym, że my tutaj sobie będziemy żyli, będziemy samowystarczalni, no to jest po prostu pewna bajeczka. No jest taki człowiek, nazywa się Bartosiak, on jest guru PiS i on wmawia PiS-owi, że Polska będzie wielkim mocarstwem, samoistnym, tylko się musi od Zachodu oddzielić, ale widzisz, ale i to, wtedy pokona Rosję. Ale to się bardzo skupia z czym, no bo co trzeba dać ludziom zalęknionym, żeby się trochę cieszyli? Że wy jesteście odważni, wy jesteście solą tej ziemi, po prostu z was tu wyjdzie po prostu jesteście ta tak odważni, iskra. Że boicie się małych dzieci i pozwalacie im umrzeć, bo się boicie, że te małe dzieci was zjedzą. No to jest taka odwaga. No, tak to chrześcijaństwo jest silne właśnie u nas, że boimy się przybyszów. Przerwałem ci wywód wcześniejszy dotyczący przysypiania naczelnika Polski Zbaw Kaczyńskiego. Nie, bo przysypianie przysypianiem, ale zegarek. Odwrotnie nałożony. Odwrotnie nałożony. Nie wiem, czy czytaliście na portalu braci Karnowskich, który się nazywa wpolityce.pl, nie czytam artykuł pod tytułem Co nam mówi zegarek Jarosława Kaczyńskiego? Czyli takie są felietony. Tak, ponieważ... Poczekaj, zanim ty powiesz, jak napisali bracia Karnowscy, to jednym zdaniem ty. Co mówi... Co mówi nam zegarek Jarosława Kaczyńskiego? Ty, jednym zdaniem, i ja też rzucę coś, bo ja też nie czytałem tego. Że mu Błaszczak, jak przyszedł mu piżamę rozebrać i założyć majtki i skarpety, to mu źle ten zegarek założył. Nie, no sorry, no. Ale tak, nie, to jest całkiem, może nie był to Błaszczak, może ktoś inny, ale to całkiem prawdopodobna wersja. A teraz tytułek. No, że, nie wiem, że... No, Mondralo. No właśnie się zastanawiam. No, odpowiedzieliśmy bez zastanowienia. Co mówi nam zegarek Jarosława Kaczyńskiego? Że czas już na polityczną emeryturę. O. Że za 5.12. Niby to przysypia, nie? Ale błyskotliwie. Kto przysypia? Nie. Tymczasem bracia Karnowscy... Przepraszam, my tutaj jesteśmy, stajemy się kącikiem przemocowym. Nie wiem, czy zauważyłeś. Nasza relacja nie jest taka. My tutaj z Arturem bez przerwy... Bo ty masz takie parcie, ty tak schodzisz. Generalnie tą plankę prawą cały czas. Ciągnie cię na prawicę.
Nie, ale Tomek, bo to ciekawe, bracia Karnowscy. No to już właśnie bracia Karnowscy to opublikowali, ale autorem tekstu jest Stanisław Janecki, on się chyba nazywa. Publicysta pisowski, on jeszcze niedawno pisał, że... Publicysta pisowski. Że tak, że PiS powinien wysłać jedną dywizję polskiej armii na Brukselę, że ona przejdzie przez Niemcy jak masło, bo tacy jesteśmy potężni, ostrzela Brukselę i Bruksela zrozumie, że ma nam dać spokój. No i co napisał ten... I on napisał... Koleś. Tak, on napisał, że my, którzy się... My, którzy się z tego śmiejemy... Z tego zegarka. Jesteśmy troglodytami. Jesteśmy troglodytyczną ludożerką. O. Która nie rozumie nic, ponieważ Jarosław Kaczyński nosi zegarek nałożony odwrotnie z miłości bliźniego, z altruizmu. Dlaczego? Ale on tak na poważnie się tak, że po to, żeby ta osoba siedząca przed nim mogła łatwiej odczytać godzinę. Kurwa, żeby nie zawracała dupy naczelnikowi za długo. Naczelnik mówi, mam dla ciebie 5 minut. I tu sobie odczytaj to 5 minut. A tam ktoś przechodzi i mówi, szefie, która godzina? A on już jest przygotowany. Rozumiem. Nie, i... Panie Henryku? On jest taką wizualną zegarynką po prostu, tak, ta, która pokazuje ludziom. To napisał jeszcze raz. Stanisław Janecki, on się nazywa. Stanisławie. Czegoś był, tak, czegoś był redaktorem, tak. I, panie Staszku, ich pan pisze częściej, bo to i są rozmawiałem, bo pokazała mi ten artykuł moja żona Małgosia, którą serdecznie pozdrawiam. I ona, i rozmawiamy o tym artykule i ona mówi, jak to jest, że oni nie przemilczeli tego, tylko że oni poczuli potrzebę publikacji takiego potwornego gniota, w który no, nie można się nie turlać ze śmiechu, kiedy ktoś próbuje cały taki elaborat stworzyć tłumaczący ten zegarek, bo to jest długi artykuł. Ja mówię, ale kochanie, no bo to jest jak za Stalina, no. Za Stalina też nie można było, jak Stalin, gdyby Stalin na przykład, przepraszam za drastyczny przykład, usiadł na stole prezydialnym w Komitecie Centralnym Partii Komunistycznej, zdjął spodnie i zrobił kupę, to nie można by było tego przemilczeć, tylko by Prawda Sowiecka i inne gazety pisały, jaka wspaniała i zbawienna ta kupa, a także aromatyczna jest. Nie, że ta kupa sobie jest symbolem kupę. Upadku zachodniej zgniłej cywilizacji. A poza tym pokazuje czemu? Nam godzinę. Ale Kaczyński mówił też, że trzeba ten stolik trzeba ale, by wrócić. Ale nie, tak zupełnie serio. Jak duży talent trzeba mieć, albo nie samemu zakładać zegarek, żeby założyć go odwrotnie, słuchajcie. Nie, mówię serio, nie. Spróbuj założyć zegarek odwrotnie. Nie, ktoś mu ten zegarek zakładał, ewidentnie. Czyli, teraz śmiech śmiechem, jeśli facet, który przysypia na konferencji prasowej dotyczącej bezpieczeństwa kraju, facet, który de facto jednoosobowo podjął decyzję, że wyrzucimy ciężkie miliardy na to, abyśmy zbudowali armię, która może będzie liczebniejsza, ale będzie wciąż goła i wesoła, bo wciąż będzie brakowało sprzętu nowoczesnego i tak dalej, i tak dalej. Lubi wojska. Przysypia na tej konferencji prasowej. Ktoś najwyraźniej przed wyjściem z domku go ubiera, no bo jeśli ktoś mu zakłada zegarek, ja myślę, że to jest taka stara moskiewska szkoła. Nie, daj mi dokończyć. No. Tylko czy nie znaleźliśmy się w sytuacji, w której oto naczelnik Polskę Zbaw, prezes Jarosław, jest na etapie, w którym on jakby sam siebie nie ogarnia, a co dopiero, wiesz, jakieś takie kwestie... A myślisz, że może się mu tam... Nie, ja myślę, że on jest intelektualnie sprawny, ale fizycznie już niesprawny. On już nie jest w stanie tego wszystkiego wytrzymać. Że co, że kaczka to jest sprawa? Ludzie obserwujący PiS z bliska, jakby tam z Sejmu informatorzy, mówią, że problem z PiS-em jest taki, że tak naprawdę PiS nie rządzi. Ale rządzi Kaczyński razem z grupką ludzi i on już fizycznie nie jest w stanie tego wszystkiego ogarnąć. Tego wszystkiego. I co ma jeszcze ten aspekt, że tam pięciu panów, Kaczyński, Morawiecki i jeszcze tam ze dwóch czy trzech, Błaszczak, Bielan, oni się zażynają, próbując ogarnąć jakby tę kupę właśnie, którą zrobili, a reszta PiS-u baluje. Ponieważ oni nie są dopuszczeni do rządzenia, oni są tylko po to, żeby podnosić rękę, kiedy trzeba i nacisnąć przycisk. Tak. Dokładnie. Dobra, słuchajcie, tak na szybko jeszcze. Plusy i minusy tygodnia.
Pamiętaliście o tym, że jest taki, taki kącik? Ale ja sobie właśnie ten zegarek zachowałem. Dobra, no dobra, plusy tygodnia. Plusy tygodnia, wiecie co, no fajna pogoda była w weekend. Nie przygotował się, dobra. Ostatnie dni. No nie ściemniaj. Nie ściemniam, no stary, ja to przeżyłem, to była dla mnie duchowa uczta. Biegałem serio? Sobie, chodziłem na spacery. A to przepraszam, że tak zakpiłem sobie. Tomek, to jak mogłeś? Przepraszam. To jest ważna sprawa. Nie, to prawda. No. Taki dobrostan psychiczny. Ale o mnie się powiem tak przydługawo zaraz. Ale... A ty masz jakiś plus tygodnia? No właśnie, trud, z tym ciężko. No właśnie, tacy są polscy dziennikarze, nie? Że plusy to nie bardzo, nie? No dobra, no to ja plusa dam w takim razie. Zrobię sobie tą szczypawkę, co? To nie dam w takim razie. Nie zrobię, nie wiem, co to jest szczypawka. Minusy tygodnia. Znaczy nie, no to jest, ja nie wiem, czy to jest, czy śmiać się, czy z tego płakać. Biskupi wracają z wizyty u progu grobów apostolskich w Rzymie, tak? No i wracają jak od cioci z imienin. Gondecki tam ponoć miał uświadamiać jakiegoś szefa jakiejś ważnej kongregacji do spraw duchowieństwa, że te kary dla biskupów są za ostre. To jest już kompletny cyrk. Jędraszewski miał powiedzieć, że według jego takiego rozeznania w Watykanie to Polska jest płucem chrześcijaństwa w Europie. On to chyba tak powiedział. Gondecki mówi, że w ogóle prostował tam w tych dykasteriach watykańskich takie wrażenie, że zblatowana jest z pisem episkopat. Ja myślę sobie, że na czele episkopatu stoją starzy stetryczali, po prostu dziwacy generalnie. Ludzie, ja nie chcę ich jakoś tam specjalnie obrażać, bo to oczywiście ludzi kręci, ale myślę, że to jest taki podobny problem kulturowy. Tylko, że o ile ja na jakiś przełom kulturowy, na jakąś zmianę widzę nadzieję, jeśli chodzi o nas młodych ludzi, no to w kościele tych nadziei nie widzę po prostu, bo zdaje się, że oni są jeszcze gorsi. A co, minusem jest to, że nie ma nadziei według ciebie dla kościoła z tymi hierarchami, czy minusem jest to, że Franciszek ich za mało opieprzył? Oczywiście, że tak, wiesz co, bo to świadczy o tym, że Franciszek nie ma elementarnej wiedzy po prostu na temat tego, co się dzieje w Polsce, że takim rozsadnikiem nienawiści, przynajmniej jednym z takich przodujących, no to jest jednak polski kościół, bo tu mówimy o Kaligodek, o Bąkiewiczu, tylko powiedzmy sobie szczerze, że generalnie oni to wszystko robią pod olbrzymim protektoratem kościoła, który się pławi właśnie w tym języku, który słyszymy tutaj z trybuny sejmowej. Tak, no tu nie można zaprzeczyć. Wiecie, ja zawsze przypominam, że jest Rosja i na nas wpływa, ale Rosja miałaby w Polsce o wiele trudniej, gdyby nie to ultrakonserwatywne, zakłamane bagno, które niestety tworzy u nas Kościół katolicki. To jest niestety, temu się nie da zaprzeczyć. A mój minus to jest taki, że Orlen zapowiedział współpracę na Litwie z koncernem Petrofac, który jest strategicznym partnerem Gazpromu. No i wszystko pozostaje w rodzinie, po prostu. Nie, ten facet generalnie, po prostu mówię o Tomku, to jest niesamowite, wiesz, bo to jest niesamowicie, pokazujesz to i po prostu linkujesz, tylko się tak zastanawiam po prostu, jak to się ma do tej takiej rusofobii, bo coś takiego jednak było, nie wiem. A to jest na pokaz. To jest tak, jak wiesz, wyliczanie sobie wzajemnie, twój esbek jest dobry, mój esbek jest dobry, twój esbek jest zły. Mój PZPR-owiec jest dobry, twój PZPR-owiec jest zły. No, przypomnijmy przykład właśnie słynnego guru, ojca założyciela naszej psychoprawicy, Roman Dmowski. To jest facet, który przyszedł do Polaków i powiedział: ja was uczynię nowoczesnym narodem, zachodnim, takim jak Francuzi. No może nie jak Anglicy od razu, ale takim jak Francuzi. I w związku z tym, słuchajcie, muszę zostać posłem do Dumy w Rosji. Pomożecie? Pomożemy. No to tak. Dla mnie minusem tygodnia była informacja jednak o tym, że inflacja 6,8. No, już jesteśmy tak pod siódemką. Rekord dwudziestolecia. No. 20 lat temu, od 20 lat nie było tak wysokiej inflacji i wygląda na to, że rządzący nami kolesie nie zrobią na razie nic, aby hamować, bo, drodzy widzowie SSNL, wyższa inflacja to wyższe wpływy do budżetu z podatku VAT. Rząd się cieszy.
No tak, ale co potrafi zrobić inflacja, to ci, co pamiętają PRL, to pamiętają, ci, co byli przełom, w Wenezueli... w ogóle przełom, wiesz, 89-90 rok, jak ruszyła hiperinflacja, wtedy dopiero... No ja, to było... To była masakra. No jeszcze teraz, jak pójdą po prądzie, no to... Znaczy nie, no ja mam nadzieję, że nie ma powrotu do początku lat 90, natomiast... To jest zła informacja po prostu. I martwi mnie to, że nie widzę specjalisty w tej ekipie, który by wiedział i był na tyle odpowiedzialny, aby swoją wiedzę przekuć w jakieś działania, które powstrzymają to szaleństwo, to rozdawnictwo, a jednocześnie te zmiany wszystkie podatkowe, które oni wprowadzają, za chwilę mają wejść w życie. Wiesz, ale dwa miesiące. Ale czy ty w końcu wiesz, jakie będą te podatki? Znaczy, wiesz co, to, że ja nie wiem, to nie jest problem. Nie wiedzą doradcy podatkowi i nie rozumieją i wytykają kolejne błędy w przyjętej zresztą ustawie już. Więc no czeka właśnie, nas ucieczka słaby, biznesu. Tak. Chyba, że oczywiście przyjadą Chińczycy, prawda? No i też jest taka nieobliczalna sytuacja przedsiębiorców, muszę wam powiedzieć, bo jednak mam kontakt, obsługuję i oni... Naprawdę ten pieniądz dzisiaj niewiele znaczy, tak? Nie wiadomo, co to będzie. Materiały budowlane bardzo mocno podskoczyły. My o tym nie mówimy, ale jednak to jest... No, był taki kraj posiadający złoża ropy naftowej, więc potencjalnie mało mocarstwo. Tak, Wenezuela. I przyszedł tam człowiek, taki miejscowy pisowiec, Hugo Chavez, ogłosił, że będzie teraz dobroczyńcą ludu. Wszystko dla wszystkich. Tak. Zaczął tam nawet jakieś budować domy dla tego ludu, coś tam próbował zrobić, no ale przy okazji tak rozpieprzył gospodarkę, że... Ale żeby było pocieszające jakiś koniec, powiedz, co się stało z Hugo Chavezem. Nie ma Hugo Chavezem. No właśnie. I to chyba jest taki dobry akcent. No, ale to... Żeby tak było tak jakoś... W ogóle Halloween dzisiaj może coś tam... Halloween. A plus, jeszcze mam tygodnia. No dawaj. Nie, bo ja tak jakoś ten plusy wynajduję. W zeszłym tygodniu plusy wynalazłem. Pani Semeniuk została szefową Polskiej Agencji Kosmicznej, tak? Tak. No. Ale to jakby logiczne jest, bo tą agencję starał się przejąć Macierewicz. Ale nie. Człowiek Macierewicza Dworczyk teraz... Tak, ona jest związana z Dworczykiem. Ona jest związana z Dworczykiem, tak. A człowiek Macierewicza Dworczyk... Nie, ale wiesz, o co mi chodzi? Rozdawanie teraz... stanowisk Polska Agencja Kosmiczna... Wiem, że to, że w ogóle istnieje Polska Agencja Kosmiczna, cię bardziej nawet kręci niż sama pani Semeniuk. Dokładnie. Znaczy, jej wiedza, po tym jak wypłynęły te maile jeszcze jej do Dworczyka, że ona jednak by oczekiwała czegoś, bo tutaj, jeśli ma się udzielać w samorządzie, to potrzebuje kasy. I że minimum wiceminister, tak? Czy czytałeś ten mail ostatni? Tak. Jest, że minimum podsekretarz stanu. Ona jest taką jedną z grupy takich bliskich pupilków Dworczyka, więc ona sobie może na takie rzeczy pozwolić. Tam chyba pochwal się, wybrałeś jakiś z Dworczykiem proces teraz. Wygrałem z... Ale poczekajcie, plusa tylko dam. Może być plus tygodnia, tak? Nie, no przecież teraz tak bym zmienił, ale plus tygodnia to z kolei moim zdaniem cudowne rozmnożenie się ministerstw. Ponieważ miało być oszczędniej, mniej, to jest więcej. Czyli tam jest cuda w Polsce się zdarzają. Nie. I to jest plus. Ja myślę, że dojdziemy do takiego momentu, że będziesz chciał przejść do PiS-u i PiS zostawał ministrem po prostu generalnie. Nie, mówię, jak będą jakieś takie transfery wewnętrzne, to już wiesz, tak już poszło w górę w tej chwili. Nie, tam każdy może być ministrem. Nie, to tam, wiesz. Ale ja się dziwię, że kot Kaczyńskiego nie ma ministerstwa jeszcze. Zwierząt. Ale to właśnie wiąże się z tym, o czym mówiliśmy, że Kaczyński i trzech, czterech panów przy nim podejmują wszystkie decyzje, a reszta ministrowie, posłowie, prezesi spółek są tylko bardzo drogimi figurantami. Co z tym procesem? Wygrałeś proces? Tak, wygrałem proces z ministrem Michałem Dworczykiem. Prawomocnie sąd apelacyjny skazał ministra Dworczyka, żeby w dzienniku Gazecie Prawnej, na stronie internetowej Gazety Prawnej napisał: ja, Michał Dworczyk, przepraszam pana autora książki. Bo Michał Dworczyk w 2017 roku powiedział, że moja książka o Antonim Macierewiczu zawiera kłamstwa, oszczerstwa i pomówienia. I sąd apelacyjny w Warszawie stwierdził, że w ten sposób minister Dworczyk nie chciał uczestniczyć w swobodnej dyskusji na temat tej książki, tylko przeciwnie, chciał zdusić dyskusję na temat faktów przedstawionych w tej książce, więc nie może się bronić zasadą wolności słowa, skoro
wystąpił przeciw wolności słowa. I ręka słowa. Sprawiedliwości go pokarała. Póki co jeszcze... Brawa dla ciebie. Brawa dla ciebie. Brawa dla sądu. Mamy sądy. Tak, jeszcze mamy sądy. Jeszcze się nie cieszę. Znaczy mamy, to też brzmi jakbyśmy... Tak, tak, będzie kasacja. Na pewno będzie kasacja. Oni mają kasy tam. Kto ma kasę, ma kasację. A myślę, że jest fajne też, bo jest taki biskup Czaja, który pozwał Joannę Schelling-Wielgus, bo tam jest afera właśnie z kanclerzem, nie wiem, czy to śledzicie, który... Zapola. Tak, czy no tak, no propozycje tylko, jakieś no ja wiem, tam tylko, tak dalej. Że pani posłanka ogłosiła coś, co nie było potwierdzone. Nie, no jest potwierdzone, mamy opinię biegłego, bardzo dobrego i biskup Czaja się poczuł urażony, kanclerz zresztą też i sąd, taki nasz mały sukces, oddalił wniosek, udzielenie zabezpieczenia, żebyśmy na ten temat w ogóle nie mówili, także idzie... Dobrze. Tak, czyli... I też w drugiej sprawie sąd okręgowy z kolei w Toruniu trzymał w mocy umorzenie postępowania z uwagi na brak znamion czynu zabronionego. No nie, no, trzeba zrobić porządek z sądami, słuchajcie. No, no to wiesz, no, nie, no, trzeba zrobić, no, zobacz, no, takie wyroki. Takie wyroki. Nie, ale wiesz, ja pamiętam jak Ziobro, przedłużam się, ale ja pamiętam jak Ziobro przychodzi i mówił, zdrowimy wymiar sprawiedliwości, będzie wszystko szybko. Wiesz, jak wszystko stanęło. No wiem, mam 20 procesów. Ale mi nie o to chodzi, a mi nie o to chodzi, że długo trwa. Chodzi mi o to, że są wydawane złe wyroki, no. Nie, no ja wiem, tylko chodzi mi o to, że on miał to usprawnić. No jak Piątek może wygrywać w sądzie? Jak Nowak reprezentujący no. Schelling-Wielgus może wygrywać w sądzie? A ja już tak pięć to jest to jest najlepszy sobie. Dowód, słuchajcie, na to, że potrzebna jest reforma sądów. Tak, tylko kogo oni wezmą tam do tych sądów, powiedzmy, generalnie. No nie, no to kota prezesa tak. No dobra, słuchajcie, kończymy tę nierówną walkę, ale dzisiaj pojechaliśmy. Jest 22:15. Ojej, żona czeka. Małgosiu, już jadę. Aniu, zmierzam do ciebie już. Karolo, dobrze. Dziękujemy. Tomasz Piątek, Artur Nowak. To była przyjemność. Tomasz Sekielski. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję bracia komentatorzy. Wkrótce znowu tutaj się pojawicie. To jest moja jednocześnie obietnica dla widzów, a dla was zaproszenie jednocześnie. Dziękuję. Bardzo wam dziękuję. Byliście interesujący i ciekawi, jak zwykle chciałbym już powiedzieć. Ale mogę już chyba powiedzieć. Chyba tak. Dziękujemy. Dzięki. A my widzimy się w przyszłą niedzielę o 21:00. Do zobaczenia. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.